takim razie witamy was w tym finale, gdzie SK Gaming zmierzy się z zwycięzcami wczorajszego półfinału, czyli oczywiście Pirates Esports. Po prostu wystarczy, że będzie stał pod wieżą i jeden na jednego. Jak nie ma opcji tego zabić, ale to nie jest sytuacja jeden na jednego. Tam jest wszystkich pięciu zawodników piratów i musi skapitulować w tej sytuacji. Maokai, jeszcze teleportacja Kasadeja, ale ten wydaje mi się, że wskoczył prosto do paszczy lwa, prosto w objęcia śmierci. Jej piewcą tym razem był sam Harpun, ale oprócz niego cała reszta zawodników piratów. Przewaga ogromna w creepach na korzyść Akena, ale ten teraz być może pozostał zbyt długo, bo na polowanie udaje się w tym momencie razem z Gravesem Nautilus. I widzieliśmy, że to jedno trafienie już złowiło fraga, tym razem dla Gravesa. I dlatego, że Nautilus ma swój błysk, Luler ma oba czary przywoływacza. Trudno jest zanurkować pod wieżę, gdzie jest Nautilus, ale to nie będzie zanurkowanie pod wieżę. To jest szarża prosto w Gravesa i Xeoner zostanie zmiażdżony przez Shadowasa. Ten łapie pierwszą eliminację dla siebie w tym spotkaniu i to już trzy zabójstwa dla Piratów. Odpala się Olaf, Berserker! Spędza się Jaken, Berserker, groźny Viking z kolejnym toporem, zetnie z nóg, zetnie Summoner's Rift to te drzewo na górnej alejce i to już dwa trupy w sumie w tej grze dla potężnego Jakena. Jest niezwykle potężny i bardzo, ale to bardzo groźne dla formacji przeciwnej. Teraz używa swojego ultimate'u, czy będzie stąd uciekał, czy jednak podejmie rękawice? Prawdopodobnie to pierwsze. Nie chce walczyć z Gravesem, nie chce walczyć z Nautilusem. Skończył się ultimate i został podrzucony tą bombą głębinową, ale właściwie to niczego nie zmienia. No tak, widziałem to zawahanie w twoim głosie, bo Senna zniszczyła. Ale nie przeciwnika, lecz turret na środkowej alejce to już drugi, który ląduje na konto formacji oczywiście ale piratów. Ale wtedy dokończą dzieło zniszczenia, jeżeli chodzi o tę strukturę, a prawdopodobnie już zapłacą za tą najwyższą możliwą cenę. Orna nikogo nie trafi, chociaż czyżby znajduje cel, ale jest to jedynie pojedynczy Graves. Jeszcze próbuje Luler być może uratować swojego kompana z drużyny, ale sam na trzech zawodników, jeszcze sek zostawany, wyczerpany, rzucony na kolana bez żadnych szans, on jak i Graves. Szybkie dwa kile dla zawodników Eski i dla zawodników piratów oczywiście, i Eska nie miała jak na to zareagować, nawet nie było tam opcji na żaden crossmap play, nie rozpoczęli tego smoka, nie dostaną tego obiektu, nie dostanie nawet szansy na ucieczkę stąd prawdopodobnie Maokai, chociaż jeszcze ten ultimate genialnie rzucone przez Skyway'a i ten przypieczętuje los jednego i drugiego zawodnika. Ci nie chcą popełniać tego samego błędu, co Odity w poprzedniej serii, właśnie na nich. Oni chcą kogoś złapać, oni chcą rozpocząć dobrą walkę. Ten ultimate Barda może sprawić, że wszyscy zostaną zmiecieni z planszy zawodnicy Eski. Póki co jedyną ofiarą jest Nautilus, ale to jeszcze nie jest koniec tej walki. Szybko wycofali się gracze Eski, ale będą musieli zawalczyć do tego Barona. Graves wciąż jest przy życiu. Graves dysponuje swoim smitem, więc za moment ten teamfight zostanie wznowiony w leżu Barona na Shora. Czy uda się zrobić Xeonerowi to samo, co zdziałał Shadowass podczas serii na Odity? Przekonamy się wtedy. Oczywiście Shadowass grał Lilią, ale Graves myślę, że ma jeszcze lepszą sytuację, jeszcze lepsze narzędzia, by zawalczyć o tego Barona na Shora. Ale to jest tylko pułapka, to jest zasadzka, to jest koniec tego teamfightu dla zawodników Eski. Upadnie już w tym momencie Zamira. Luler nie zadaje obrażeń, a eliminacja na korzyść Orna. Kastej próbuje robić co tylko może, ale Xeoner nie ma tutaj miejsca, nie ma jak zadawać obrażeń, musi się stąd wycofać. Kastej zanim wznowiona tego nitwa, Shadowass doskakuje, użył swojego błysku znacznie wcześniej. Teraz pozostało mu jedynie przypieczętować los przeciwnego zawodnika i to się udało. Kastej upada, następny do grobu powędruje prawdopodobnie Grace, szarżuje za nim Orna, ale nie znajdzie wystarczającej ilości obrażeń. To nie ma większego znaczenia, rozpierzchli się pozostali zawodnicy Eski. Duży problem i problem będzie miała tym większy, jak jej przeciwnicy będą dysponowali błogosławieństwem Barona na Shora, ale zawodnicy piratów nie dysponują już swoim chandlerem. To może być ta walka, której szukała Eska. Luler próbował się rozpędzić z swoim ultimate'em, ale nie zrobił zbyt wiele. To Jaken rozstawia konkurencję po kątach. Do tego dograny ultimate cenny, który sprzątnie z mapy przeciwnego junglera. Również jego los podzieli sam Luler, ale Kasady i Maokai, oni odpowiadają. Mimo wszystko to nie wystarczy, bo wciąż Karpon zadaje sporo obrażenia, ale ten cały czas ma na sobie Maokaja. Musi o niego zadbać również Orn, również sam Domoles, ale wciąż Franciszek z kolejnym healem. Harpun utrzymuje się tutaj na nogach. Kasadej będzie próbował znaleźć reinicjację na drugi tempo. Uda im się powalić na ziemię przeciwnego AD Carry. Nie ma już tutaj Harpuna. Sam Domoles będzie w stanie swoim młodym zjadzić przeciwnego top lanera. Ale na Kasadeja to może już nie wystarczyć. Ten leczy się zdecydowanie zbyt wiele. I w tej chaotycznej i szarpanej walce wychodzą 4 za 4.
szans na zwycięstwo i oni zdają sobie z tego sprawę. Dlatego chcą wszystko postawić na jedną kartę i rozpoczynają tego barona. Ale już piraci dołączają do całej tej walki. Już jest koziołotorno zagrany. W tym momencie wszystkie dzidy blokuje nam grzybek, ale 3000... Jakel, proszę mi do tego barona pitu! Pierwsza eliminacja warna, 2000 punktów wytrzymałości! Nie ma tego smajta! Dopiero teraz Zetron Shadow Warsa! To jest pogrom! To jest tragedia! Rozczarpani zawodnicy formacji Eski! Nie ma tutaj nikogo, kto mógłby jeszcze ich uratować! Nie mają barona, nie mają czterech zawodników, nie mają pierwszej mapy! To piraci, podobnie jak poprzednio, rozpoczynają tę serię od zwycięstwa! Koniec, to jest koniec tego pierwszego spotkania w, oczywiście w finale, Ligi Grimor sezonu drugiego i piraci okazują się w nim być górą. To był dobry draft, to był pokaz ze strony zawodników piratów, jeżeli chodzi o Legant, teraz jednak mamy Dive'a na topie, to będzie pierwsza krew, to musi być pierwsza krew, prawda? Jeszcze tu idzie LeBlanc, to jest wydaje mi się najważniejsze. Jaken już stunuje swojego przeciwnika, Jidda trafia prosto w tego Malphite'a, za to Malphite nie trafił swoim ultimate'em, no i Shadow Us z First Blood'em w drugiej mapie. Jest to niepowstrzymana umiejętność, została powstrzymana przez jego nieumiejętność celowania. Oj, ty na pewno coś wiesz o tym Malphite'cie, ale w tym momencie Kasadej może mieć problemy, bo jest podpalony, ale... To podpalenie nie wystarczy, żeby zgładzić go, chociaż tu pojawia się LeBlanc, ta bardzo ofensywnie nie trafi niestety swoim łańcuchem, ale autoatakami nie da się nie trafić. Drugiego Drake'a mimo wszystko nie chcesz oddawać. Szczególnie jeszcze kiedy jest to Cloud Drake, dla takiego Malphite'a nie byłby to przyjemny, ale w tym momencie trzech zawodników drużyny czerwonej na środkowej alejce, trafiony łańcuch, trafiony stun i Shadow Us trafił swoje drugie zabójstwo. Jest teraz na górnej rzece, Herald jest przez nich kontestowany, bardzo grywa swojego ultimate'a, są dostępne obydwa teleporty u top lanerów, ale Herald upada, nie do końca jestem pewny kogo zgarnął, Bryzok, Saoner, jest jedna teleportacja, pojawia nam się druga, ale nie pojawi nam się bardziej w tej walce, bo zginął jako pierwszy, tak samo jak i Rakan. Teraz zawodnicy drużyny czerwonej mogą mieć terapaty, ale pojawia się Jaken i on po prostu niszczy, poza tym, że Ezra zabił już middle lanera, zgarnia drugie zabójstwo, trzecie! Zabójstwo w tej mapie, Luler w końcu się uaktywnił i to jest to, o czym mówił Dave. Okej, może tu jest Kajsa, ale Ezreal zrobił swoją robotę w 15 minucie, ma już Muramane, ma tego Shina i ma też Heralda za sobą, który pomoże mu zniszczyć. Bierze tiru pierwszego na midzie. Bierze też midlaner drużyny Pirates Esports, ale oni już wyczuwają to zagrożenie. Portal spalony w taki sposób, że nie będą w stanie użyć go przez ścianę do swojego turetu, ale wjeżdża grzybek. Ultimate Team, Malphite'a prosto w Renektona. Musiał zginąć Jabba, ale to nic nie zmienia. On jest tylko supportem. Ważne, że zabiliśmy Jakena, których no, chciałby zgładzić, ale rzadko to się udaje Baronowi. W tym momencie Kasadej używa swojego dymu, używa wszystkiego, co jest w stanie, ale... Marka. Te biją mocno. I poszli na Barona. Ja bym był totalnie fanem tej decyzji. Chyba za późno, żeby to zrobili. Teraz jednak będą szukali walki. Gdzieś tam jest Jabba. Jego Grand Entrance niezwykle niebezpieczne. Będzie dla piratów. Tak, tutaj już Bart używa swojego ultimate'a, trafia w tym w Xaunera, Jaken już z opalonym ultimate'em biegnie do przodu, tak samo jak i dołącza do tego LeBlanc, ta już z pierwszym zabójstwem z Harpoon inkasuje zabójstwo z supporta, teraz będzie się bił z Lulerem, którego cały czas równaliśmy z Harpoonem i okazał się być lepszy, tak samo jak i Demolec zgarnia dwa zabójstwa z całego tego teamfightu i tylko i wyłącznie Malphite, ta skała, która jest bardzo, ale tu bardzo twarda. Oni idą po grę! Chcą robić tego smoka! A wiesz, co robi grzybek? Wydaje mi się, że grzybek. Chociaż nie, bo oni mogą skończyć tą grę. Patrząc na tej bery, to może być koniec. A co najmniej Inhibitor. Grzybek nie może się cofnąć, cały czas ścigany przez Highwaya. Dopóki nie wstanie Ezreal, dopóki nie wstanie Grace. Mają i jeszcze przerwany teleport. O Jezu. Grzybek. To jest koniec. To może być koniec, ale w tym momencie jeszcze Rakan próbuje jakieś ostatnie akcje, podrusza przeciwników, skupia ich uwagę na sobie, może nie zginie, to się udało, pół zdrowia Nexusa, cały czas walczą, ginie jeszcze na samym końcu Rakan. Jaken okazuje się być po prostu lepszy i zwycięża, tak samo jak i zwycięża jego drużyna w tej rozgrywce. Rozpoczynamy.
Rozpoczynamy. Mapę numer 3. Czy ostatnią to wszystko w rękach Eski, ale również piratów? Mimo wszystko, jeżeli Eska ma tutaj znaleźć zwycięstwo, jeżeli mają zabrać nas do kolejnej osłony tego starcia Best of Five, to tym razem do nich musi należeć inicjatywa. To oni muszą być u sterów i rozdawać karty. Drake'ów, i to pokazały ostatnie półfinały, pokazuje to też ta seria, że oni raczej wolą Heralda, oni raczej wolą dajpować i przeprowadzać grupowe zagrania. I te smoki, wiesz, rzadko kiedy upadają gdzieś w piątej, szóstej minucie, raczej musimy chwilę dłużej poczekać. Domole z jeden na jednego ze swoim defmarkiem, przyznajcie tutaj letalny dawki obrażeń, widocznie nie. Jeszcze poleciał ten Ignite ze strony Domolesa, ale jeszcze leci tam również trusz od baraży, to Harpun! Zmiecie z planszy przeciwnego midlanera, pierwsza krew dla piratów. Nie będzie miał sporej przewagi, to z tego dajpu tak naprawdę nici. I piraci, szczerze mówiąc, są czytani. Po prostu zawsze, czy to wave odpuszczane, czy to gdzieś na posterunku jest jungler. Kasadej, w dalszym ciągu nie ma większej ilości obrażeń, ale te nie są tutaj potrzebne, bo oprócz niego, oprócz tej złotej karty, jest także Leona, jest również Graves, który wysadza tym ostatnim autoatakiem Yakena. Mają dalej Heralda w ekwipunku Nidalee, będą chcieli z nim popracować, podziałać przed minutą 14, tak jak teraz pracuje Domolez, nawet nie użył swojego ultimate'u, ten dopiero teraz poszedł w ruch, ale również złota karta, kolejny stun tym razem od Leony, ale zdołał się wycofać stamtąd Domolez sporo co więcej, zabierając ze sobą jedno życie. Tam jest reszta drużyny. To okienko by wykorzystać Heralda, nieubłaganie się kurczy, ale Yaken, ten mimo tego, że przegrywa starcie 1 na 1, ma swojego hookshota, ma także Hexe Ultimatum, ma również błysk, by się z tego wszystkiego wydostać i wykaraskać, ale tego nie zrobił! Nie korzysta ze swojego błysku, oddaje eliminację w ręce Maokaja, oczywiście sam Maokaj także szczęśnie i będzie to rekompensata dla formacji piratów, ale Harpun 1 na 2, nawet 1 na 1 na Gravesa nie miał najmniejszych szans. Dlatego SK jak najbardziej może się cieszyć. Mam delikatny problem z tym, co robią piraci, bo w momencie, w którym do tej pory oddawali smoki, okej, o tym za chwilę teleportacji i highway tutaj raczej nie wyjdzie. Zatrzymany jeszcze solarna flara wprunęła na tego zawodnika, on sam także błyskawicznie poskładany i upadł z hukiem na naszych ekranach. Eliminacja pierwsza w tym spotkaniu dla Ziggsa, ale być może nie ostatnia. Jeszcze w tej walce chcieliby wznowić gonitwę za Shadowasem, ale tej pumy tym razem nikt nie dogoni. Teraz jednak walka o tego smoka. 50 sekund do niego oznacza start bitki. Oj, tutaj Leona może być wyłapana i jeszcze do tego dograny Mega Inferno Bomb. Ten jednak nikogo nie wysadzi, sama Leona także nie upadnie, chociaż aby na pewno ostatecznie poskromi ją Z. Pierwsza ofiara tej walki to właśnie wspomagający formacji Eski, ale już następny wędruje do grobu Shadowas. Póki co, jeden za jednego. Yaken ze swoim Hexem Ultimatum zatrzyma Xeonera, ale kto łowcą, a kto zwierzyną, bo sam Yaken także dojechany przez Maokaja grzybek ściąga tego zawodnika z mapy i 6 do 4 na tabeli wyników aktualnie dla Eski. Mają przewagę 2 za 1 podczas tej walki, a za 15 sekund już smok oceaniczny. No nie chcę zapeszać, ale kto nie wygrywa 3-0, ten sami wiecie co. I teraz piraci naprawdę w opłakanej sytuacji nie mają junglera, nie mają smite'a. Ten Drake może oznaczać duszę. Niezły ultimate Barda, ale tak naprawdę Luler używa swojej zoni. Efekt inercji taki sam jak po ultimate Barda, ale okej, Luler jest bezpieczny. Tak naprawdę to jest to, co się liczy. Karolek 18, czyli Xeoner, musi gdzieś tańczyć między tymi umiejętnościami przeciwnika, między Mystic Shotami. Wciąż jednak nie mamy rozwiązania tej walki drużynowej. Kasadej ze złotą kartą trafił Barda, ale prawie że trafił również do grobu. Nam na ostatkach punktów zdrowia. Mystic Shot nie znajduje celu. Mamy TPK ze strony Yakena. Harpun z genialnym Mystic Shotem. Ten może zwyciężyć tę walkę na korzyść piratów. Wędruje pod wodę sam Bard. Bez Kajuja wciąż będą mieli szansę, by to wygrać. Ale Xeoner z bezbłędnym smajtem. Shadowas nie zabrał tej duszy oceanicznej. Ona wędruje w ręce Eski. Ale teamfight zupełnie przeciwnie, bo zostaną wykończeni. Wycięci w pień, jeden po drugim, zawodnicy Eski. Ale do trzeciej mapy. Ale być może będą w stanie wytrzymać ten napór, te oblężenie nawet z Baronem na Shorem, Piotruś. Dlatego, że mają Ziggsa, mają Twisted Fate'a, mają również Gravesa. Te postacie są bardzo dobre w czyszczeniu fal stworów. I dzięki temu, być może, przetrwają te natarcie, ale już tyle wierzy, ile mogli do tej pory. Oj, mamy walkę. Ale weźmie raczej Domolez, również przeciwnego junglera. Czy Xeoner wyjdzie z tego żywy? Ma swój Grave, ma więcej pancerza, ma tam także do pomocy Twisted Fate'a. Złota karta, nie uratuje tutaj Gravesa, również nie zgarnie eliminacji w odwecie zawodnik drużyny Eski. 1 za 0 na korzyść Domolesa. Ją piraci na jedną kartę, to będzie walka 5 na 5, która być może przesądzi o tej serii, przesądzi o tej mapie, przesądzi o tym, kto zwycięży ten sezon Ligi Grimor, dzisiejszy finał. I starcie Best of Five. Czy będą to piraci? Harpun, on już teraz nie zada zbyt dużej ilości obrażeń. Musi także uciekać Bard. Goni za nim Xeoner. Jeszcze klęs od Harpuna. Ten go nie uratuje. Również podzieli jego los sam Bard. Ale spójrzmy na to, co robi Yaken. Co robi Domolez z resztą zawodników Eski. Dwa trupy dla Yakena. On może być bohaterem swojej formacji. To
on z dwoma przedmiotami, z trzecim w drodze, już jest wystarczająco silny, by pokarać przeciwników. Pozostał w życiu Twisted Fate, Graves oraz Maokai, ale to nie jest wystarczająca siła Eski, by dobrać się do skóry rywali. Ale to chyba będzie pozostawiony Smok Starszy i Fokus chyba na Maszorze, bo mają w tym momencie przewagę tempa gracza Eski. Piraci nie leżą się tak dobrze, więc oni muszą tutaj uważać, muszą odpowiadać na to, co Eska robi. Ci po raz pierwszy w tej serii są boosterów. Piraci przede wszystkim nie mają zbyt wielu obrażeń przeciwko temu Elder Drake'owi. Nie mają Ezreala, ten dopiero za 10 sekund nie ma teleportacji. Zaczęli go i to może odbić się czkawką. Spójrzmy na to, jak wiele obrażeń przyjął na siebie Zed. Shadowass także nie zadawał zbyt wiele damage'a temu Elder Drake'owi. Ten przejęty przez Kleonera oraz Kasadeja. Również ubezpieczaj grzybek, ale Smok się zresetował. Lulek z teleportacją, zamykany przez Jakena. Ten podrzucony w Jaken, on tutaj szczęśnie. Bez dwóch zdań, eliminacja na konto Kasadeja. I SK Gaming przejmie tego Elder Drake'a. Przy życiu jest dalej Shadowass. On może wskoczyć, może poszukać tego Steela. Może sprzątnąć sprzed nosa swoich rywali tego Elder Drake'a. Próbuje do Moles zrobić tyle, ile jeszcze w jego mocy. Ale Lezek zostawany, wyczerpany, musi stamtąd zwiewać. To mu się to prawda uda. Naciąga również kartę ze swoim Mystic Shotem, następnie trafiają w Gravesa, ten ze swoim Ultimate'em, Collateral Damage, nikogo tutaj nie zgarnie, ale Bart wciąż przy życiu, może spróbować dołożyć coś tej walce, upadaj to wysadzony sadzonką, Highway'a tutaj nie ma, ale wciąż są jednak szanse dla piratów, by nie przegrać walki o Elder Drake'a, do Moles, on biegnie na dolną część mapy, zajmie się prawdopodobnie tą wieżą, ale w dalszym ciągu przerywa Ezreal teleportację, przerywa Ricole, te jednak się nie pojawiają, dopiero teraz, Ultimate Twisted Fate'a, czy on wróci do bazy, czy będzie próbował łapać Harpuna. To drugie, Zarpon zestunowany, nie ma swojego klęza, nie ma także błysku, ale dalej ucieka. A do Moles, on jest w bazie przeciwnika, on już dobiera się do inhibitora. Za moment może upaść Xeoner i to w tej walce, w której Eska miała znaleźć przepis na zwycięstwo w tej grze. Na teleportację Akena, on to może tutaj skończyć, oni to mogą zwyciężyć. Zatrzymany został Harpun, ale tak samo on zatrzymał wiele teleportacji do bazy przeciwnika. Eska dopiero teraz wraca, Xeoner, jest tam Kasadej, jest tam Lul, jest tam również Leona. I zatrzymany zarówno Zix, jak i Twisted Fate. Oni nie mogli wrócić, oni nie mogli bronić bazy, ale ta wciąż stoi. Nikt nie był w stanie z piratów dobrać się do tej bazy, ale ostatecznie i tak być może to zrobią, bo to kolejna eliminacja dla Jakena. Mówiliśmy o tym zawodniku, o jego fiorze, o Olafie, ale na Kamilce on również potrafi wywieźć. I na miejsce kieruje się również Highway. Żyje co prawda grzybek i nie skończył tej gry tutaj. No chyba to się tak nie zakończy. 10 sekund do Gravesa. Czy Maokai jest tak nieśmiertelny, jak podejrzewaliśmy z tym Ocean Soulem? Nie dla piratów, nie dla Shadowassa, ale nie dla Eski to zwycięstwo, bo to piraci niszczą wieżę, niszcząc wygrywali, dobierają się do Nexusa. Cóż za finisz, proszę państwa, oni tego dokonali, tego, co wydawałoby się niemożliwe, jak G2 przeciwko Sanic, wygrywają tę grę, wygrywają tę mapę. Wtedy, kiedy ich rywale dysponowali Ocean Soulem, a mimo wszystko to piraci zwyciężają drugi sezon Ligi Grimor. I takie legendy jak piraci w tym sezonie po prostu nigdy nie giną. 3-0 przejechali się po SC Gaming i umarł król, niech żyje król. Ostatni sezon zwyciężyło Illuminar Gaming Academy.